W dzisiejszym filmie Jesus stawił Instastory, na którym się chwali, że kupił sobie rurę do tańca i chodzi z tym po mieście. Bones MC o mediów społecznościowych. Bones skontaktował się z fanem Ańca Zim, który był w programie Złapać Przemytnika. Farid Bang twierdzi, że Paszanym uciekł do Turcji, bo się boi. Ja jestem Bolek i to są newsy o niemieckim rapie. W kraju pełnych kłamstw istnieje tylko jedna wiarygodna stacja bez propagandy. Kanał B0L33K prezentuje niemiecki rap, co się dzieje. Czytał Masny Bolo. Dziękuję każdemu, który wspiera ten kanał. Jeżeli go nie zasubskrybowałeś, to zasubskrybuj go i daj lajka na start. Zacznijmy od rapera Jesus. Tutaj macie fragment, co on tam dokładnie powiedział. So Leute, Gazi wieder unterwegs in Germany, heute mit Strippstange. Das kann ja was werden, auf Montagmittag. So, Gazi und seine Strippstange direkt Anschluss bekommen hier. Ja, direkt in Security-Bereich hier reingeraten. Dodałem to do filmu, bo już jeden się zapytał na Instastory, co on tam w ogóle pierdoli. Jeżeli chcecie więcej takich przetłumaczonych relacji z Instastory, to dajcie znać. Bones MC wstawił Instastory, na którym właśnie pisał o swoim uzależnieniu, o social mediach i jak to wpływa na jego życie. Przez chwilę jesteśmy smutni, po chwili już o tym nie myślimy i jesteśmy w tej bańce, w której jesteśmy cały dzień. Tam mamy posty spoczywaj w pokoju i scrollujemy dalej, jakby nasze życie było wieczne. W skrócie, jesteśmy w dupie. Jesteśmy kompletnie tępi i myślimy o lajkach i followersy robią nas lepszego człowieka. Nie rozwijamy się w tej bańce, bo po co? Mamy gogle i każdy znajdzie od razu odpowiedź. Potrzebujesz tylko Wi-Fi i smartfona. Sam jestem ćpunem tej bańki, tygodniowo 30 godzin przy telefonie z problemami pleców i brzucha i zmarłych krewnych, o których bym pewnie częściej myślał, jeżeli bym ciągle nie był czymś zajęty. Bo ja wiem, mam tyle do zrobienia. Godzinami oglądam memy bez uśmiechu, zamiast zadzwonić do mamy i porozmawiać o wszystkim, jak kiedyś. Bądźcie samodzielni i weźcie swoje życie w garść. Bierzcie odpowiedzialność dla waszych rodziców i krewnych. Nikt nie zapuka do drzwi i da ci walizkę pełen pieniędzy. Koniec. Co wy o tym myślicie? Macie również takie problemy, czy Bones jest po prostu boomerem i pierdoli znowu jakieś głupoty? W Polsce fragment programu Złapać Przemytnika, w którym fan Ańca Zim został złapany kruszynkami, ma ponad 700 tysięcy wyświetleń. W Niemczech film podobno dopiero teraz wyświetlili, bo jakoś jest teraz hype na ten film na TikToku. I fragment dotarł do szefa Ańca Zim, czyli Bones MC. Bones powiedział, że to dla niego zaszczyt i podobno się z nim skontaktował i dał mu wolne wejście do następnego koncertu. Farid Bang i Kuliga powrócili z kolejnym singlem Road Rage i się nie pierdolą. Ci, co teraz nie wiedzą, dlaczego on w ogóle go atakuje, Pasza nam w ostatnim kawałku o tym nawijał, że on niby nie płaci haracz i tak, pomimo tego, że były takie pogłosy, że on niby tam musi płacić i dlatego nie stawia kawałku. I teraz Farid Bang twierdzi, że on uciekł do Turcji. Jestem ciekawy, co wy o tym myślicie, piszcie to tam na dole. Jeżeli dotarłeś do końca, to napisz Ańca Zim Bolek Bandę, subskrybuj ten kanał, follow mnie na Instagramie, lajkuj ten film i udostępnij, jeżeli ci się spodobał. Dziękuję za oglądanie, elo.